SS-mani nigdy nie rozmawiali z więźniami. Pamiętam, jak Szynkowski opowiadał mi, że przywołanie wzrokiem tego zwyrodnialca oznaczało pewną śmierć. To były demony, które mordowały, czerpały z tego radość. Witam Was w kolejnym odcinku. Łukasz Kazek, History Story. Zima. Jadę w Góry Sowie, dlatego że przygotowałem dla Was opowieść. Opowieść o kamiennym piekle. O podziemnym kamiennym piekle, jakim był bez wątpienia obiekt Riesen i budowa kwatery Adolfa Hitlera w Górach Sowich, a jak niektórzy twierdzą wciąż, że zakładów przemysłowych, które miały umożliwić wygranie wojny III Rzeszy. Będzie to opowieść o dwóch polskich Żydach, którzy trafili do Auschwitz, a później do Arbeitslager Riese-Kaltwasser, dzisiaj gmina Głuszyca, miejscowość Zimna Woda. Był to Daniel i Henryk Susmankowie. Jeden z nich nie przeżył kamiennego piekła, drugi dawał po wojnie wielokrotnie świadectwo, które zostało spisane i dzisiaj ja Wam je przytoczę. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest wyśmienita i wykwintna restauracja Arcy Jedlinka, usytuowana w zespole pałacowo-hotelowym Jedlinka, do której serdecznie Was zapraszam. Albert Speer, który był ministrem amunicji i zbrojenia III Rzeszy, ten, który dostał 20 lat na procesie w Norymberdze, według mnie powinien dostać czapę, bo doskonale wiedział o więźniach, robotnikach przymusowych, którzy pracowali w niemieckim przemyśle i budowali takie obiekty jak ten. On w swoich pamiętnikach napisał, że przy obiekcie Riese, czyli olbrzymie w Górach Sowich, pracuje 28 tysięcy więźniów, robotników przymusowych i jeńców wojennych. Jednym z nich był właśnie Henryk Susmanek o numerze obozowym 18723, który dostał się najpierw do Kaltwasser, czyli zimnej wody, a potem do Anlage Riese Wolfsberg, czyli Arbeitslager Riese, obóz właśnie Wolfsberg, czyli obóz pod włodarzem. I tam na początku był w obozie, pracował w obozie, ale Lagerführer przyjrzał się mu i stwierdził, że skoro chodzi po obozie i nie wykonuje według niego jakichś bardzo ważnych rzeczy, to należy go skierować do komanda, które drąży podziemia, a więc do tuneli. I to jest właśnie świadek, który bezpośrednio pracował w tunelach, drążył Riese i jego opowieści są niezwykle ważne i niesamowite. On sam po wojnie dawał świadectwo wielokrotnie, a dzisiaj wiadomo, że już odszedł, więc ja powtórzę jego świadectwo dla Was, abyście o nim nie zapomnieli i byście je pamiętali. Henryk Susmanek trafił do szpitala obozowego nazywanego Rewirem. Miał chorą rękę. W rewirze było bardzo niebezpiecznie, dlatego że odbywały się selekcje. SS-mani selekcjonowali, kto jest zdolny do pracy, a kto nie. Raz przyjechali 90% więźniów załadowali na ciężarówki i wywieźli w nieznanym kierunku. Dopiero po wojnie pan Henryk dowiedział się, że ci ludzie zostali zgładzeni. Nigdy do obozu nie wrócili. A 10% pozwolono zostać, bo stwierdzono, że rzeczywiście rokują dalej, jako siła niewolnicza, dalszą budowę właśnie tego obiektu. I był taki właśnie przypadek, że był młody chłopak na rewirze, który z tyfusu wyzdrowiał. Lekarz bardzo go polubił i trzymał go na tym rewirze dlatego, aby z litości wybłagał SS-mana, żeby zabrał innego chorego, który już nie rokuje, a tego chłopca zostawił. SS-man chorego zabrał, ale chłopcu już z ciężarówki nie pozwolił zejść. Thank you.
Kiedy już pan Henryk Sussmanek wylądował w komandzie, które wierciło podziemne korytarze, bardzo się zmartwił, dlatego że przydzielono go do nocnej zmiany. Z tego co wiemy, dzisiaj w górach Sowich pracowano 24 godziny na dobę. Więźniowie pracujący w środku pracowali na 3 zmiany po 8 godzin, a ci, którzy pracowali na powierzchni, pracowali po 12 godzin. Sussmanek trafił do podziemi. Mówi, że tunele były bardzo surowe, kompletnie bez obudowy, ale wszystko było niezwykle niebezpiecznie. Zdarzały się obwały, zdarzały się, że półtonowa skała pękała i zabijała tych ludzi. On sam był świadkiem, kiedy właśnie taki obwał zmiażdżył dosłownie 5 więźniów, na których spadł. Ciała były zarzucane na lorę, wyprowadzane. Tempo pracy musiało być prowadzone cały czas dalej, bez żadnych dni przerwy. Niemcy liczyli, że uda się dokończyć kwaterę swojego wodza i będzie on w niej bezpieczny. Były więzień wspominał, że pracował w sztolni pod ziemią, gdzie na końcu była potężna hala. Mówił, że wysokości 3 pięter, być może ta, która jest nad moimi plecami, być może tu, gdzie stoję, właśnie Henryk Sussmanek pracował w czasie II wojny światowej. Była to potężna hala, jak powiedziałem, wysokości 3 pięter. Dzisiaj jest to największa hala w obiektach RIZE, która ma 100 metrów długości. I tu zdarzyło się coś niezwykłego. SS-mani nigdy nie rozmawiali z więźniami. Pamiętam, jak Szynkowski opowiadał mi, że przywołanie wzrokiem tego zwyrodnialca oznaczało pewną śmierć. To były demony, które mordowały, czerpały z tego radość. I nagle Sussmanek zobaczył SS-mana, który jakby miał wyraz twarzy taki, jakby chciał z nim porozmawiać. Rzeczywiście, podszedł do niego i zapytał, skąd pochodzi, skąd się wziął obozie, jaki jest jego los. On oczywiście na to wszystko odpowiedział, ale jak zobaczył, że ten SS-man nie jest mordercą, nie chce go zamordować, wykończyć, więc zaryzykował i zapowiedział. My tu budujemy jakieś potężne tunele, korytarze, to wszystko jest w proszku. Ta budowa powinna trwać jeszcze latami. Herr SS-man mówi, przecież panie SS-manie, przecież wojna może się skończyć, a my tego nie dokończymy. On go tak wziął, przytulił tutaj i powiedział do niego tak. Słuchaj, synu, niewyobrażalne, SS-man do więźnia. Słuchaj, synu, ten obiekt budowany jest na przyszłą wojnę. Wydarzyła się jednak tragedia. Więzień sowiecki Jeniec, jeżdżący lokomotywą, uderza niespodziewanie w lorę, przy której stoi Sussmanek. Ta lora wyskakuje z szyn i załadowana kamieniem miażdży mu dosłownie nogę. Ze zmiażdżoną nogą więzień wylądował w rewirze obozowym w Wistegeisdorf, dzisiaj Głuszyca. I w tym rewirze obozowym pielęgniarka niemiecka dała mu zastrzyk przeciwbólowy. Ale lekarz niemiecki powiedział, że natychmiast trzeba będzie nogę amputować, dlatego że ropieje i nie ma szans na jej ratunek. Ale był też polski lekarz, który stwierdził, że powinno się udać uratować jego nogę. Rozciął całą ranę, wyczyścił całe zakażenie i to, co tam się działo i w ten sposób uratował jego nogę. Tu jest sytuacja jeszcze jedna. Ja powiedziałem, że ich było dwóch. I pan Sussmanek spotyka swojego brata Dawida, który już jest wykończony, nie ma siły. Praca i warunki RIZE całkowicie zabrały temu człowiekowi zdrowie i chęć do życia. Ma informację, że nie ma lekarstw w obozie, nie ma jak pomóc bratu, ale jeżeli załatwi mu jabłko, to być może uda się mu przeżyć. Te witaminy powinny pomóc. On nie może wychodzić ze szpitala. Oddaje swoje racje żywnościowe i załatwia to jabłko. Ale jego brat już jest tak wykończony, że nie jest w stanie tego jabłka zjeść i umiera. Pan Sussmanek wspominał, że chyba sam był sobie tak naprawdę winien, bo on myślał, że po tej selekcji na ciężarówkach w Kaltwasser ja nie żyję.
i dla niego też przestało się liczyć życie. Poszedł do najcięższej pracy przy torach, gdzie były fatalne warunki. Tam zachorował na płuca i to go wykończyło. Po Wiste Geisdorf Sussmanek trafia do wykańczalni, do komanda trupów. Jest to Arbeitslager Riese Dornhau, dzisiaj miejscowość Kolce. Ten obóz mieścił się w dawnej fabryce dywanów. Była to wykańczalnia. Byli tam ludzie, którzy nie byli już przydatni III Rzeszy. Zabrali im wszystko, a były tylko jeszcze kawałki trącego się lekko życia. I właśnie w takiej wykańczalni Sussmanek wylądował prawie półgoły na pryczy. To, co tam się działo, przechodziło ludzkie wyobrażenie. Po prostu tych więźniów wrzucano na prycze, które były tak zawszone. Ja pamiętam, jak Arnold Mostowicz, który był w tym obozie, na nagraniu archiwalnym opowiadał, że było tam takie zawszenie i zapchlenie, że nad warstwą tych materacy z tego celgolego wynosiła się przeźroczysta warstwa miliarda pcheł. Jak tam się kładło, to Niemcy liczyli na to, że wszy po prostu tych ludzi zjedzą żywcem. Sussmanek leży i cały czas myśli, żeby przeżyć. Głód jest potworny. Przechodzący raz więzień rzuca mu kawałki chleba i obierek. Ale na nich od razu pojawiają się wszy. Głód jest tak silny, że w roju wszy te kawałki chleba i obierki natychmiast są przez niego zjadane. 8 maja 1945 roku Niemcy opuszczają obóz. Kilkanaście godzin po nich wchodzą oddziały Armii Czerwonej. Tak kończy się gehenna jednego z więźniów Arbeitslager Riese, Henryka Sussmanka. Powiedział jeszcze, wspominał, że przez 20 lat od ukończenia II wojny światowej nigdy nie miał spokojnej nocy. Przez 20 lat. Dopiero później jakoś to wszystko się uspokoiło. To był człowiek, który po wojnie pierwszy dawał świadectwo tego, co działo się. On został sam, nie miał nikogo, więc został wyzwolonym w Dolnym Śląsku, w Głuszycy. Tam założył swoje nowe życie. To on oprowadzał po wojnie pierwszych dziennikarzy, opowiadał właśnie co, w którym miejscu, jak w tamtym czasie wyglądało, dawał świadectwo zagłady, cierpienia. Był jednym z tych, który przyczynił się do tego, że dzisiaj cmentarz w Kolcach to właśnie miejsce, gdzie był masowy grób i upamiętnia ten hitlerowski mord i terror. To na tyle w dzisiejszym odcinku. To na tyle świadectwa tego, co działo się w Górach Sowich podczas II wojny światowej. Dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję, że wspieracie mój kanał. Dziękuję Wam bardzo za każdą subskrypcję i za każdą łapkę w górę. Przede wszystkim za wszelkie udostępniania tego materiału na swoich właśnie kontach facebookowych, instagramowych, a także to, że opowiadacie o kanale Łukasz Kazek History Story i jesteście jego ambasadorami. Pamiętajcie również, abyście zaglądali na mojego Facebooka Łukasz Kazek oraz powiernik Łukasz Kazek Instagram. Tam znajdziecie wiele ciekawych zdjęć, które nie zawsze jestem w stanie w naszym materiale pokazać. Do zobaczenia w kolejny wtorek o godzinie 20. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Pamiętajcie o łapce w górę i o naciśnięciu dzwoneczka. To przypomni Wam o kolejnych odcinkach, które dla Was przygotowałem. Mój kanał znajdziecie pod adresem historystory.pl. Łukasz Kazek. Do zobaczenia.